12 sierpnia 2010 roku jesteśmy pod krzyżem harcerskim. Ja jestem codziennie dwa razy. Czułom, proszę państwa, koło. Ja będę, tylko że ja jeżeli chodzi o... A tu proszę państwa, o pan mnie tu fotografuje, proszę ujmijmy go ładnie, proszę, fotograf. Proszę państwa, scysje, kłótnie, proszę państwa, proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Tu państwo wszędzie są. Tutaj państwo z telewizji, agencji informacyjnej, telewizyjnej. Proszę bardzo. I widzimy pana Wiesława, który się przedstawia jako Jaromir, proszę państwa. I tam on nawołuje do świeckości państwa, proszę zobaczyć. Ma jakieś pisma, no nie będę tam podchodził. Dla telewizji narodowej, proszę pani. Dla Polski. Nie dla komuny. Dobrze. Na razie filmuję. Państwa. I jest godzina 19.30, proszę państwa. Patrzmy, co tu się dzieje. Dyskusje, kłótnie. Nawoływanie do świeckości państwa. O tam pan włączył kamerę, błyszczy. O, tu pan mnie znów fotografuje z tej strony, proszę bardzo. Nie wiem dla kogo, ale pozdrawiamy go serdecznie. Telewizja Narodowa pozdrawia wszystkich, bo nie jest ani za PiS-em, ani za PO. To za Wolną Polską i Wolnym Krzyżem. Tu taki pan agresywny, on zawsze się udziela. Widzimy go, ma jakieś satanistyczno-hebrajskie znaki na koszulce. Dyskutuje z drugim panem. Tak to się dzieje. Dyskusja pre, Polacy rozmawiają. Jak widzimy, zwycięstwo z grzechem zaczyna się od krzyża. Nie jest to uważam, że ten pomysł, tak jak mówię, wymarzał wtedy się uwagę, on jest lekko przekroczony. Nie jest tam, proszę państwa, czyli tam, tutaj w tym miejscu nie stawiono krzyż, pasuje duża ładna płytę ku czci zaginionych, zginionych w wypadku, ale bardzo skromno i ludzie się nie zgadzają, gdyby było tylko takie upamiętnienie tego wypadku lotniczego. Pan Wiesław, który się przedstawił jako Jaromir, że jest masonem, bardzo wszystkich przekonuje, jest bardzo, proszę bardzo, przekonujący, grozi palcem. Państwa, tu przyszli jacyś panowie przebrani za jakiś katów czy kogoś takiego. Ja nie będę z bliska pana Wiesława filmował, ja przeprowadziłem z nim rozmowę prawie 10-minutową, znamy już jego poglądy. Tym razem przekonuje innych ludzi. Ja jestem Damian Wasz, panie, ja do Boga najkrótszą drogą zbliżam. Jest tak naprawdę. Ja ci wskazywali w imieniu Boga. My jako kanci zbliżamy do Boga najkrótszą drogą.
jak to się dzieje. Polacy na szczęście na razie tylko dyskutują, jeszcze się nie biją. Chociaż są agresje w nocy, się nie da opisać. Dzień na szczęście jest spokojniej, tylko dochodzi do dyskusji, wymiany poglądu. No i proszę popatrzeć, pan Wiesław niezmordowany tłumaczy ludziom kwestii świec, rozdziału kościoła z państwa. Świeckość, tylko świeckość, proszę państwa. Kościół wypędzić za kruk te. Pan Wiesław, który się przyznał, że jest masonem, nie wiem czy to prawda, ale powiedział, że jest. Znalazł sobie słuchaczy i ich przekonuje, proszę państwa. Szatan nas pozdrawia. No cóż, szatan nie wygra, niestety. Tak to jest, że Bóg zwycięży. Tak, proszę państwa, zwycięstwo z grzechem zaczyna się od krzyża. Pamiętajmy o tym.